Hej, cześć i czołem, spotykamy się w naszym domku, a te filmy lub ten film będą poświęcone naszym spostrzeżeniom dotyczącym całego sezonu, czyli spadł śnieg za oknem, a my jesteśmy gotowi już na podsumowanie. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, co tu leży i co mam wam do powiedzenia, to oglądajcie dalej. Zaczynamy od kasków. W tym sezonie największe wrażenie zrobiły na nas trzy kaski. Jeden to jest XSPR Pro od Shoei, drugi to jest AGV Tour Modular i trzeci to jest Shoei Hornet, którego znamy już od bardzo dawna. Jeżeli chodzi o XSPR Pro, okazało się, że kask sportowy całkiem nieźle sprawuje się w codziennym użytkowaniu. Ma swoje wady i możecie to zobaczyć na naszej recenzji. Ale z punktu widzenia wentylacji, jego lekkości i jeżeli chcecie się uczyć jeździć motocyklem, który dysponuje trochę większym arsenałem, to jest to kask, który jest naprawdę warty uwagi i godny polecenia. Drugim kaskiem jest AGV Tour Modular, który, jak zapewne wiecie, jest kaskiem z otwieraną przyłbicą, blendą, systemem audio, taki prawdziwy globetrotter. Można by powiedzieć, no może nie do końca jest to kask klasy GT, ale do prędkości 130 km na godzinę spełnia nasze oczekiwanie. Byliśmy w tych kaskach bardzo daleko, bo zrobiliśmy prawie 4,5 tysiąca km, w sumie na jeden strzał, w sensie na 2 tygodnie, a potem jeździliśmy sobie po mieście, więc kask jest bardzo uniwersalny. Jego zasadniczą wadą jest hałas, natomiast zasadniczą zaletą jest jego uniwersalność i wygoda użytkowania. Jeżeli chcecie poznać więcej szczegółów, zobaczcie film. Ale żeby was tak nie odnosić do tych filmów cały czas i żeby nie wchodzić w szczegóły, bo film byłby strasznie długi, chciałem wam powiedzieć o tym, jakim ja jestem jeźdźcem. I idea jest taka, że każdy z was powinien wybrać sobie strój motocyklowy i wszystkie te akcesoria zgodnie z tym, jak wy sami jeździcie, jak wy sami użytkujecie swój motocykl. Jak wiecie, jeżdżę hypermotardem i jak wiecie, od kilku sezonów, właściwie dwóch, trzech, dosyć mocno, intensywnie staram się poprawić swoją technikę jazdy i dla mnie pole widzenia, lekkość i niezbyt duże prędkości oraz niewalory turystyczne stanowią największą wartość dodaną do kasku. Dlatego Shoei Hornet, który jest już modelem, który ma brodę i wąsy, jest dosyć już wysłużonym pacjentem, którego używamy od bardzo dawna, wyposażony dodatkowo w system Cardo Edge, dla mnie stanowi aktualnie najbardziej fajny kask i nie mogę się doczekać, kiedy powstanie kolejna generacja Horneta, ponieważ z tym polem widzenia i z tymi właściwościami, jakie ten kask ma dla mnie, jest on nadal kaskiem pierwszego wyboru i kasku, który sięgam jako pierwszy. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące pozostałych kasków lub tego, dlaczego Hornet jest kaskiem, który dla mnie robi robotę, jak zauważyliście, on nie ma też daszka, to chętnie wam odpowiem. Piszcie pod filmem. I dosyć szybko będę biegł dalej w tym filmie, bo mamy sporo pytań dotyczących na przykład nerek. Ja w tym sezonie używałem nerek trzech. Oczywiście będąc posiadaczem motocykla Ducati, bardzo chciałem mieć nereczkę Ducati. I Ducati popełniło taką nereczkę, która ma meszowy panel górny, co sprawiło, że nerka była bardzo fajna, całkiem wygodna, pojemnościowo powiedzmy zbliżona do Speedy, ale przez ten górny panel, którym wlewała się woda do środka, no krótko jej używałem i nie sprostała wszystkim moim oczekiwaniom. Dosyć długo używałem nerki Speedy, która ma kryty suwak, również ma 3D od wewnętrznej strony i byłaby bardzo fajną nerką, gdyby nie jakość, która mnie trochę zaniepokoiła. Ta nerka dosyć szybko zaczęła się wycierać w tej części, która no, ma być estetycznym dodatkiem. Jeżeli estetyka dla was nie ma znaczenia, to to rozwiązanie wam się spodoba.
Natomiast ja szukałem czegoś więcej i dalej, potrzebowałem troszeczkę więcej pojemności, zwłaszcza że wiedziałem, że w tym roku polecimy daleko na wakacje, a Hypermotard jako bagażówka nie jest, jest najlepszym pomysłem i wbrew pozorom wróciłem znowu do Ducati i Ducati zrobiło nerkę, która ma zdecydowanie większą pojemność, natomiast na rynku tych nerek jest na tyle dużo, że jeżeli pojemność ma dla Was znaczenie, to będziecie mogli sobie wybrać jeszcze większą. Ona oczywiście nie jest wodoodporna i wszystko co do niej włożycie i chcecie zabezpieczyć przed wodą, na przykład dokumenty papierowe, jakieś banknoty, nie daj Boże, to warto by było jednak je schować w foliowe opakowanie lub coś, co jest wodoodporne. Natomiast ta wielkość, ten kształt, to rozwiązanie dla mnie zadziałało najlepiej. Rzeczą, która była dla mnie dobra, jest regulacja z obu stron, ale też jest to już w nerkach w miarę standard, czyli można regulować długość tego paska z obu stron i jest to dosyć proste, bo wystarczy albo pociągnąć za klamerkę, albo pociągnąć za sam pasek. Dodatkowo są tutaj bardzo fajnie wymyślone, przemyślane gumeczki, które trzymają ten pasek, żeby nie łopotały za nami i nie robiły nam tak zwanej poganiaczki. Łatwo się ją pierze, łatwo się ją trzyma w czystości, no i ma logo, który mi zależało, więc jakby nie słuchajcie się do końca logotypów, myślcie o pojemności, funkcjonalności i tego, co dla Was jest najlepsze. Będę jechał dalej z tematami. Kolejnym tematem są rękawice i tutaj, jak wiecie, rękawice możemy podzielić na kilka typów. Te, które są... za dużo. Dobra. Te, które są wodoodporne i te, które nie są wodoodporne, nie ma uniwersalności w tym zestawieniu i to, co w tym roku mieliśmy do przetestowania i co było dla mnie super interesujące, to chciałem zastąpić Deserty dwójki nowymi rękawicami miejskimi. Desert 2 to jest Kangur od strony tej, która dotyka motocykla. Są super wygodne, mają super fabryk w obrębie kości grochowatej i kości łódeczkowatej. Dobrze mówię. Moje ulubione rękawice letnie, bardzo przewiewne, z krótkim mankietem. Rzep powoli przestaje działać, one mają już wiele lat. I chciałem coś, co będzie następcą tych rękawic. I zdecydowałem się na rękawice, które nazywają się Stunt. Są od marki Five, a markę Five znam z rękawic RFX 2, które są moimi ulubionymi rękawicami. Jeżeli nie znacie tej marki, to rzućcie oczkiem na ich propozycje, bo są naprawdę super fajne. Natomiast porównując te dwie rękawice, okazuje się, że rękawica od Five'a jest bardziej nacechowana rękawicami, nie chcę powiedzieć offroadowymi, no bo ona nie jest offroadowa, ale jest bardzo miękka, ta ochraniacz kości grochowatej jest tutaj gumowy zamiast być śliski. Ona jest bardzo dobrze wykonana, bardzo dobrze wentylowana. Natomiast jeżeli chodzi o komfort to i o zastosowanie i uniwersalność, to jednak Deserty robią to lepiej i zostanę przy Desertach. Five'y odkładam. Mam tutaj od lat wodoodporne, od lat używam wodoodpornej rękawicy Ruka Virium i też na razie nie znalazłem następcy, ale one też już się kończą, mają już brodę i wąsy, mają slider na kości właśnie grochowatej, mają silikonem pokrytą tą część, która trzyma się motocykla. Są laminowane goreteksem, natomiast ten goreteks już zdążyłem wyrwać ze środka, kiedy mokra ręka jest, a nawet laminowany goreteks nie wytrzymuje. No i rękawica mojego pierwszego wyboru nadal nie zdetronizowana, a mam nadzieję, że niebawem w przyszłości pojawią się kolejne propozycje, ponieważ te rękawice też już powoli, no ząb czasu na nich, wgryzł się ten ząbek czasu i trochę już pokazuje, że one też powinny za jakiś czas odejść do lamusa. Generalnie, jeżeli chodzi o rękawice, to 2 lata dla rękawic motocyklowych mocno użytkowanych to jest taki okres, w którym trzeba by było się zastanawiać nad nowymi, ponieważ skóra kozia lub ilość szwów, konstrukcja tej rękawicy, no niestety bardzo szybko ją zużywa i po 2 latach intensywnej eksploatacji one po prostu będą się rozlatywać. Jedąc sobie dalej w tematy tego, co w tym roku udało nam się przetestować, jakie są nasze wnioski, to możemy przejść spokojnie do obuwia. I w obuwiu też pojawił się tak naprawdę nowa klasyfikacja buta dla nas, czyli but wysoki, taki jak Dainese Seeker. Rocket od Steel Martina, mój ulubiony but membranowy do tej pory, natomiast okazuje się, że but, który sprawia wrażenie cywilnego, jest fajny jako casualowy. Jeżeli jednak szukamy buta, który pozwala na lepszą obsługę motocykla, nie przeszkadza w przesuwaniu stopy, można to zrobić lepiej. Natomiast jeżeli szukacie buta, który będzie butem cywilnym, w sensie udającym but normalny, to mocno gorąco Wam polecam Rocketa. Dla mnie robi robotę już od wielu lat. Ale pojawił się Dainese Seeker, który pokazał mi, że świat buta wysokiego wcale nie musi być takim światem przykrym. Jest to but na Gore-Texie, but, który jest zrobiony ze skóry w dużej mierze.
Jest też o nim film, jeżeli chcecie, obejrzyjcie. But bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Jeździliśmy w tym bucie też przez właściwie prawie cały sezon, ponieważ byliśmy w Chorwacji, a tam Włochy i but na Gore-Texie. Dał radę, zaskoczony jestem tym bardzo, ponieważ generalnie moje nogi pocą się bardzo mocno i Gosia nie narzekała na spanie ze mną, a może powie to w swojej części filmu, że już nie mogę się ze mną wytrzymać i ratujcie ją. Nie wiem, ale jeżeli szukacie buta takiego w cudzysłowie adwenczerowego, to ten but ma płaską dosyć podeszwę i ten but nie będzie mocno trzymał Was na takiej bardzo luźnej nawierzchni. Dla mnie to było dużą zaletą, ponieważ ja wolę, żeby but nie wgryzł się w ziemię, kiedy ja już chcę tą nogę postawić, ze względu na to, że motocykl pewnie dalej będzie jechał. Hypermotard jest specyficznym motocyklem i buty tego typu na pierwszy rzut oka wydawały mi się niepasujące do niego, a tak naprawdę na dzień dzisiejszy, poza butem treningowym, w którym jeżdżę na tory i się nie boję przewracać, bo tu jest zawias i mamy tutaj TCX-a RT Race'a, ale o tym za chwilę, to jest mój but pierwszego wyboru. No chyba, że jadę po bułki do sklepu, to wtedy wybieram sobie but lżejszy. Natomiast wszystkie wyprawy, wycieczki, wyjazdy Seeker zrobił jak należy. Było pytanie pod filmem o Seekerze, jak długo wytrzyma ten zamszowy element, który jest od środka, i tak wygląda po całym roku jazdy, po całym sezonie. Myślę, że jeszcze wiele sezonów przed nim, nic tutaj się złego nie dzieje. Jeżeli macie chęć posiadania tak wielkiego kalosza, buta wysokiego, wodoodpornego i całkiem wygodnego, a nawet powiedzieć, że bardzo wygodnego, to zwróćcie uwagę na ten model. Jeżeli chodzi o treningi, to o szkołę jazdy, to but z zawiasem, który będzie miał dodatkowo slider, będzie miał zabezpieczenia magnezowe lub inne metalowe w tych miejscach, które są najbardziej narażone na to, że w momencie fikołka będą chciały zatrzymać Waszą nogę w opozycji do reszty Waszego ciała. To dla mnie but RT Race Pro od TCX-a jest już od kilku lat butem pierwszego wyboru. But, który pewnie nieraz już moją nogę uratował. Dodatkowo ma wiązanie. Spełnił swoją funkcję po raz kolejny rok. Nie rozleciał się i prawdopodobnie w następnych latach też go będę używał. Jego największą wadą jest to, że strasznie skrzypi. Jak koniecznie chcecie się skradać, to w tych butach jest to niemożliwe. I dla miłośników turystyki przez duże T. Absolute Shell, czyli membrana, która jest użyta w Springboku, okazała się zaskakująco... O, wybaczcie, podłoga ma swoje ten... Trzeba odkurzyć. W Springboku jest membrana Absolute Shell. Jest to teoretycznie nowa membrana, która na papierze wydaje się być bardzo podobną do D-Dry'a, który był wcześniej. Z drugiej strony, jako użytkownik zarówno jednej, jak i drugiej membrany, mogę Wam powiedzieć, że ta membrana nie puściła ani razu wody. Jeżeli miałem odnieść się do jakiejkolwiek membrany, która jest możliwie blisko tej membrany, i wiem, jak bardzo źle to zabrzmi i jak wiele osób teraz może napisać pod tym filmem, co ja tam gadam, to ta membrana jest bardzo blisko Gore-Texu. Jest tak blisko Gore-Texu, że gdybym ja miał kupować kurtkę z Gore-Texem za, nie wiem, 4000 zł i miałbym kupić za 2000 zł kurtkę, która ma Absolute Shell, to nie patrzyłbym na Gore-Tex. Normalnie dla mnie Gore-Tex jest membraną absolutną, ostateczną i rzeczywiście robi robotę. To, co ostatnio pojawiło się w internecie, czyli informacja o tym, że Gore generalnie nie jest już z teflonu, tylko jest jakby z tego samego, ma ten sam skład, co wszystkie inne membrany, to jest dowód na to. Jeżeli ktoś siedzi blisko produkcji bardzo wysokiej klasy membran i ściga Gore-Tex, może się okazać, że w pewnym momencie dojedzie do punktu, w którym nie trzeba już nikogo gonić, bo technologia na tej planecie jest jedna i oczywiście patent jest już wolny, jeżeli chodzi o konstrukcję tej membrany, i Dainese zrobiło to naprawdę bardzo dobrze. Jestem mile zaskoczony. Wodoodporność no nie puściła nigdy, nawet próbowaliśmy kercherem ją zmusić do puszczenia wody, nie dało rady. Jeżeli chodzi o oddychalność, no to zależy, jak się pocicie i czy używacie termoaktywnej bielizny, bo ta membrana również daje radę. To jest takie odkrycie tego sezonu dla mnie. Jeżeli chodzi o sam produkt, jakim jest Springbok, bardzo uniwersalna kurtka, no i spodnie, która posiada zarówno duże panele meshowe, też jest o tym film, ja się też dużo pozytywnych informacji o tym produkcie mogę powiedzieć, bo znowu Dainese jako marka nie jest postrzegana jako producent i najmocniejszy konkurent w kategorii kurtek turystycznych, ale znowu, na to wygląda, że odrobili bardzo dobrze lekcje. Mamy bardzo dobrą funkcjonalność, mamy mocny materiał, mamy certyfikację podwójne A, mamy skórzane wstawki, niewiele można chcieć więcej. Myślę, że tutaj trochę za bardzo polecieli strzałem technologicznym i zrobili magnes na rękawice, no ale ja tych rękawic dalej nie widziałem, więc tego nie używam i uważam, że raczej nie będę z tego korzystał.
nie musicie myśleć już o produktach Dainese jako o produktach wyłącznie sportowych i skórzanych. Naprawdę dobrze robią również turystykę. Jeżeli jesteście otwarci i chcecie spróbować czegoś nowego, przymierzcie sobie w salonie, sprawdźcie ten krój, bo to krój wybiera jeźdźca. Jadę dalej! Kolejne odkrycie tego sezonu. Smart Jacket. Smart Jacket, czyli kurtka z poduszką powietrzną. I dlaczego do tego momentu większość kurtek i produkcji tego typu była nonsensem? Dlatego, że pod tym meszem, który tu pięknie udaje i symuluje informację o tym, że kurtka jest przewiewna, znajduje się poduszka powietrzna, która z punktu widzenia samej technologii, tego jak ona jest zrobiona, nie ma prawa przepuszczać powietrza. Czyli mamy letnią przewiewną kurtkę, która tak naprawdę nie jest ani letnia, ani przewiewna, ma tylko w sobie airbag. No to jakbyście jeździli w airbagu samochodowym. Jeżeli to jest panel meszowy w kurtce, to ten element go zasłania. I Dainese zrobiło bardzo dużo, żeby uniknąć przepocenia tego produktu i żeby pozwolić użytkownikom dalej uważać, myśleć i używać tego produktu jako produktu letniego. Zrobili bardzo mocny, twardy 3D mesh, który mocno odpycha od ciała plecy, całe plecy tej kurtki i cały ten bałagan, który jest związany z gazem, argonem, napełnianiem i tą całą technologią. A przód kurtki ma takie małe panele, które zasłaniają część tego panelu, a kurtka dosyć mocno wieje bokiem i dosyć mocno wieje, znowu, no, przepraszamy za podłogę, mocno wieje rękawami. I ja oczywiście jestem spaczony już nie tylko samą myślą o bezpieczeństwie, bo dla mnie jest to taki aksjomat, jak myślę o wyborze letniej kurtki, to chciałbym, żeby miała podwójne A. Denerwują mnie letnie kurtki, które mają pojedyncze A, bo w lato wywalam się tak samo, jak kiedy przychodzi jesień. I jeśli myślicie o zakupie airbaga aktualnie na dziś, to uważam, że ten model, czyli mamy Dainese Smart Jacket LS Sport, jest modelem, który jest najbardziej przewiewny. Skórtek, które przewiewne z założenia być nie powinny. Dla mnie jest to pierwszy wybór, jeżeli chodzi o letnią kurtkę, a powiem więcej, jeżeli na nią założę przeciwdeszczówkę. Chociaż generalnie ona jest wodoodporna. W sensie producent nie przewiduje problemów podczas jazdy w deszczu, ja jeździłem w nią w deszczu i też nie było problemu, ale założenie na niej przeciwdeszczówki, a pod nią założenie jakiegoś dobrej termoaktywnej bielizny powoduje, że ta kurtka wbrew pozorom w naszym sezonie pozwala na co najmniej 3-miesięczny okres eksploatacji. Jeżeli chodzi o minusy, kołnierzyk dla mnie i dla mojej szyi, dla mojego podkroju jest na tyle niewygodny, że rzeczywiście rozważam jakąś drobną modyfikację. Widać, że dosyć mocne tarcie tutaj jest z mojej strony na tym kołnierzyku i właściwie więcej wad tego produktu nie znajduję. No dobra, znajduję. Nie ma mocowania do spodni. To jest kolejny duży problem tej kurtki, dosyć łatwy do rozwiązania, więc Dainese, mam nadzieję, że nas słuchacie, a wiem, że słuchacie i zgłosiliśmy Wam te, między innymi to rozwiązanie do poprawienia, więc mam nadzieję, że to się zmieni. Produkt jako odkrycie dla mnie fenomenalny. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał z niego skorzystać. I na deser, na sam koniec, mam spodnie Trilobite'a Downtown. Tu jest bardzo mocno szeleszcząca klamerka, którą ja włożyłem. Ale dżinsy jak dżinsy, na pewno tam widzieliście, oczywiście mamy o tym film. I rozmawialiśmy pod filmem o tym, że montowanie górnej krawędzi szwu, która trzyma ochraniacz, te spodnie z zewnątrz wyglądają tak, jakby udawały, że nie ma tego szwu. One są po prostu gładkie i udają dżinsy, które są cywilne. I żeby zamontować kieszeń na ochraniacz, z reguły producenci stosują szew. I w sytuacji, kiedy te spodnie pracują, a tutaj jest bardzo dużo elastanu, ponieważ to są jednowarstwowe spodnie, stosują takie rozwiązanie jak klejenie szwu. To jest ta srebrna taśma. I wielu producentów nie ogarnia tego i nie jest w stanie tego zrobić dobrze, ponieważ pod wpływem naszego potu i pod wpływem tego rozciągania, zresztą ten element już nie pracuje. One na spodniach się odkształcają mimo wszystko, ale nie widać tego jako szew, tylko jako taki element, który się nie rozciąga. Ale na przykład w spodniach takiej znanej marki jak Shima, to dosyć nagminnie trzeszczy, pęka i powstaje tam dodatkowa kieszeń i no, po prostu nie działa to klejenie. A akurat Trilobite postawił na odrobinę inną taśmę i ta taśma trzyma. Więc jeżeli szukacie rozwiązania, które będzie udawało spodnie cywilne i nie chcecie żadnych szwów, zwróćcie uwagę na tą taśmę. Jeżeli ta taśma będzie podpisana logiem Trilobite'a, to jest bardzo duża gwarancja na to, że ta taśma wytrzyma dużo więcej niż taśmy w innych spodniach.
W związku z tym, że Małgorzata, kręcąc swoją część tego filmu, zwróciła mi uwagę, że nie powiedziałem nic o bieliźnie, postanowiłem dograć ten fragment. A nie. Gdzie ja mam tą bieliznę? Tu. Ops, dobra. I żeby nie powtarzać tego, co powiedziała Małgorzata, bo zgadzam się ze wszystkim, co powiedziała, to ja mam do dogrania tylko fragment o pajacyku Sixa. Jeżeli ktoś używa kombinezonu jednoczęściowego, to dla niego bardzo ważne może być to, żeby bielizna, koszulka od bielizny nie rozjeżdżała się ze spodniami od bielizny. Oczywiście możecie wkładać jedno w drugie, żeby powstrzymywać ten ruch, ale nie ma nic tak dobrego jak pajacyk. I jest wiele takich pajacyków na rynku. Ja korzystam z pajacyka Six i ten pajacyk Sixa ma przerąbane kompletnie, ponieważ ja jestem gibonem, mam nie do końca normalne kształty, mam bardzo długie kończyny i dosyć mocno go rozciągam. I ten pajacyk już ma ze mną dwa sezony treningów i nadal jest w jednym kawałku. Ale to, co się dzieje z bielizną Sixa, i on nie dotyczy to tylko tego pajacyka, ale generalnie bielizny, to jest to, że rzepy no niestety potrafią zrobić w nich dziurki, które trzeba zacerować, co ja niniejszym robię, ceruję. Taka praca motocyklisty, raz na jakiś czas trzeba coś zacerować. Drugą rzeczą zdarzają się, że niektóre szwy, które powinny się rozciągać, one się nie rozciągają tak mocno, jakbyśmy chcieli i puszczają, no i wtedy trzeba je uzupełnić. No i jest trzecia rzecz, że po dwóch latach mniej więcej następuje w niektórych miejscach, muszę je znaleźć, bo nie są one wszędzie, to są tylko takie miejsca nietypowe, ale tu ich nie widać. Na kolanach i na łokciach pojawiają się takie plamy, takie lekkie przetarcia. Nie ma tam otworków, nie ma tam dziurek, ale ten materiał ustępuje pod wpływem bardzo silnego nacisku. Zresztą parę razy fiknąłem kozła, więc jakby wszystko jest jasne. Żaden z tych elementów nie jest tematem ani gwarancji, ani reklamacji. Jest to kwestia użytkowania, więc musicie uważać, używając swojej bielizny, na to, jak ją wykorzystujecie i raz na jakiś czas trzeba ją prać, oczywiście w odpowiednich warunkach, i raz na jakiś czas trzeba sprawdzić, czy te otworki się nie pojawiły, ponieważ jeżeli one już są, to będą miały tendencję do tego, żeby się powiększać. Także ja jestem mega zadowolony z pajacyka i każdemu, kto jeździ w jednoczęściowym kombinezonie, polecam takie rozwiązanie, bo jest to rozwiązanie bardzo komfortowe, wręcz idealne. Oczywiście nie powiedziałem też o jeszcze jednej ważnej rzeczy. I dziękuję Małgorzacie, że za każdym razem, jak kręci film, to punktuje moje niedopowiedzenia. Znaczy punktuje, zwraca uwagę. W tym roku miałem możliwość pojeżdżenia w kombinezonie Laguna Seca 5, dwuczęściowym, jak widzicie. Jest to kombinezon, który jest rewolucyjny też w jakimś stopniu. Rewolucyjność jego polega na tym, że Dainese na początku nie podobał mi się ten efekt. Zaczęło korzystać z materiału, który jest połączony razem ze skórą. To jest element skórzany, to jest element materiałowy. Właściwie ten element, który ma ten taki przecudny wzorek, jest materiałem. Ja sobie myślałem, kurczę, no kasy brakuje na skórę, jakby w czym jest problem? Dlaczego ten kombinezon skórzany nie może być całkowicie skórzany? I uzasadnienie, które do mnie całkiem przemawia, jest następujące. Jeżeli mamy do nałożenia nadruk na skórę, możemy to zrobić na dwa sposoby. Jeden z nich to jest naszycie elementu, który jest w kolorze. I tutaj bardzo ładnie, i to jest w ogóle technologia z kosmosu, jak zobaczycie ilość przeszyć na centymetr, no nieważne, jakby ja się tym jaram strasznie. A drugą metodą jest nadruk bezpośrednio na skórę. Heat transfer, jakby rozwiązania, jest trochę maszyn, które to potrafią zrobić. Problemem, które się mogą pojawić w momencie, kiedy nałożymy na skórę coś, co jest na nią naklejone, to jest to, że skóra pracuje, a ta naklejeczka, czy tam naprasowaneczka, czy tam heat transferek, niekoniecznie. I bardzo często zdarza się, że te elementy odłażą od skóry i wyglądają bardzo nieestetycznie. Dzięki temu zabiegowi mamy możliwość stworzenia naprawdę dużej powierzchni, sorry za szuranie, która będzie miała bardzo stabilny i trwały kolor. Ok. Z punktu widzenia technologii mi to akurat nie przeszkadza, że on nie jest całkowicie skórzany, a robi robotę, jeżeli chodzi o wizualne aspekty. Ten kombinezon ma zasadniczo jeszcze dwie cechy, o których chciałem Wam powiedzieć, z których jestem zadowolony. Pierwsza z nich to wentylacja, która wydaje się prozaiczna, bo jest to mała szczelinka, a pod nią jest taka zakładka, która jest po prostu sperforowana. Natomiast jest to zrobione na tyle przemyślany sposób, że w momencie, kiedy unosimy łokcie w tej pozycji, ja jeżdżę w pozycji takiej bardziej supermoto, więc jeżeli jesteście użytkownikami supermoto, albo jedziecie w pozycji wyprostowanej, a nie w pozycji bardzo złożonej, to dalej będę mógł potwierdzić, że ta wentylacja działa bardzo wydajnie. Nawet jeżeli jesteście zimową porą na hali, to tym bardziej to zauważycie, ale w lato, kiedy będziecie unosić łokcie, ta wentylacja będzie działała lepiej i będzie bardziej sprawna. Natomiast spodnie mają zasadniczo też jedną fajną cechę,
które nie każdy kombinezon dwuczęściowy posiada. Żeby stworzyć konstrukcję kombinezonu dwuczęściowego, trzeba skonstruować pas. Jakby wydaje się to pewnie naturalne, logiczne, nie ma w tym nic rewolucyjnego, co ten Krzysztof znowu tutaj opowiada, no pas, normalna rzecz. Owszem, ale konstrukcja pasa będzie definiowała układ nóg na motocyklu. I jeżeli macie tendencję do tego, że jeździcie supermoto i jedziecie na nóżkę, to nie zauważycie problemu. Problem zaczyna się wtedy, kiedy chcecie jeździć supermoto na kolanie. Ponieważ definicja konstrukcji tego pasa definiuje też, jak ułożone będą elementy streczowe, jaka będzie konstrukcja tego kroku. Więc większość kombinezonów jednoczęściowych ma zasadniczo kilka zalet. Po pierwsze, one się nie mogą rozpiąć, no bo nie ma łączenia, nie ma pasa. W jednoczęściowym kombinezonie wchodzicie do futerału na człowieka, ale on pozwala Wam na zejście na kolano i niczego nie utrudnia. Większość kombinezonów dwuczęściowych ma niestety ten pas, który w jakimś stopniu może powodować negatywnie na Waszą pozycję na motocyklu, zwłaszcza w tej pozycji bardzo głębokiego złożenia, kiedy jesteście już chcecie zejść na kolano lub schodzicie na kolano. Ten kombinezon krok ma zrobiony na tyle dobrze, że nie ma większego kłopotu, żeby się tam zmieścić. Ja starałem się tego nie robić ze względu na to, że kombinezon... starałem się, ale nie wyszło. No, że kombinezon ma mieć jeszcze drugie życie, a nawet i trzecie, więc tu kolano było bardzo delikatne, ale ten kombinezon pozwala na to. Plus do tego ma jeszcze wentylację w nogawkach. Ostatnie, ale no, nie najmniej istotne, to jest dla wszystkich dużo łydkowców. Jak nie omijacie dnia łydki, czy tam dnia nóg na siłowni, to może się okazać, że będziecie potrzebowali kombinezon, który będzie Wam pozwalał tą łydkę zainstalować w bucie. I ten kombinezon na to pozwala. To też nie jest taka bardzo powszechna cecha wśród kombinezonów motocyklowych. I też zachęcam Was do tego, że jeżeli chcecie sprawdzić, czy Wasza łydka się mieści, to po prostu przymieście sobie te gacie i mam nadzieję, że okaże się, że będą jak ta lala. To tyle dogrywek. Bardzo dziękuję za zwrócenie mi uwagi i do zobaczenia. Dojechałem do końca tego filmu. Mam nadzieję, że trochę informacji, które ja odkryłem w tym roku, pomoże Wam w wyborze ciuchów w przyszłym sezonie. Jeśli macie jakiekolwiek pytanie do ciuchów, które przed chwilą zobaczyliście i nie ma tych odpowiedzi w filmach, które są o tych produktach, nie wahajcie się je zadać. Bardzo chętnie pogadam. Śnieg leży, jeździć pewnie nie będę, chyba że na hali. Więc piszcie i do zobaczenia w następnym filmie.